Cześć, z tej strony Przemek Sierakowski. Zapraszam na strefę kibica solo. Solo o temacie, jakim jest siatkówka. Trzeci raz z rzędu, więc będziecie w niebo wzięci. Brakuje tutaj Rafała Kuligi, bo no nie stawił się w naszym studiu profesjonalnym na nagranie. No i co? Warto powiedzieć, że Polska przegrywa z Francją po raz drugi w ten weekend 3-2. Oczywiście dwa punkty wywozimy z Francji, ale to jest bardzo mało. No i co na pewno na pierwszy rzut oka można było zauważyć, co nie pasowało w naszej grze, co było złe. Na pewno to, że Bartosz Kurek nie zafunkcjonował tak jak trzeba. To jest nasz lider, myślę, że bez wątpienia. No a w tym momencie spójrzmy na drugą stronę siatki, tam jest Ngapet, który no, zagrał niesamowite spotkanie, był podporą swojej drużyny, w każdym momencie mogli na niego liczyć. No i tutaj zabrakło takiej indywidualności jednostki w naszym zespole. To co warto powiedzieć, to na pewno to, że trzeba pochwalić Zbycha Bartmana, bo Zbychu w tym meczu zagrał jak nie Zbychu, można powiedzieć. Myślał, zdobywał sporo punktów. Kilka akcji zdarzyło się takich typowo w jego stylu, ale no ale widać, że ogląda chłopak strefę kibica i wziął sobie do serca nasze rady. Trochę martwi mnie to, myślę, Rafała również, który gdzieś tam ten mecz oglądał, że Andrea Anastazji tak długo zwleka ze zmianami, bo wpuścił Andrzeja Wronę, który zagrał bardzo dobre spotkanie, można powiedzieć, bardzo dobrze się zaprezentował, bardzo dobrze wszedł z ławki. Kilka bloków, kilka skutecznych akcji gdzieś tam na środku. No i jak już jesteśmy przy tym środku, to też warto powiedzieć, że bardzo mało wykorzystuje Łukasz Żygadło, ten nasz środek. Mamy bardzo dobrych środkowych, Marcin Morzonek, Piotr Nowakowski, no i teraz Andrzej Wrona. Pokazał, że też do tego grona się zalicza. Szkoda, bardzo szkoda, że Łukasz tak mało korzysta z usług naszych środkowych. A tym bardziej w tiebreaku. No praktycznie ten ostatni set rozegraliśmy tylko skrzydłami, prawym i lewym. No i to nie do końca się sprawdziło, bo jak widać przegraliśmy. No myślę, że ten środek na pewno warto uruchamiać, bo bez tego środka to my daleko nie zajedziemy w tej lidze światowej. Myślę, że tutaj jeszcze o tym na koniec powiem, ale to na razie sobie darujmy. No i wspomnijmy oczywiście o pracy arbitrów gdzieś tam na Twitterach, zarówno ja, jak i Rafał. Wspomnieliśmy, że panowie arbitrowie, sędziowie, panowie sędziowie no nie spisali się najlepiej w tym spotkaniu i troszeczkę błędów boboli popełnili. No myślę właśnie, że z niekorzyścią dla Polski, bo sporo tych błędów Francji odpuścili. Chociaż nie można powiedzieć, bo Polakom też kilka punktów przyznali i Francuzów skrzywdzili. Chociaż wtedy pokazywali powtórkę akcji i to nie było aż tak bolesne. No właśnie, tutaj jest teraz kolejna taką rzecz, bardzo myślę też przykrą, że w tej lidze światowej jak do tej pory mamy bardzo duży problem, olbrzymi wręcz, z tym, żeby skończyć akcję w pierwsze tempo, czyli pierwszy atak i pierwszy atak kończy akcję i zdobywamy punkt. No tego nie ma w naszej grze i myślę, że przez to właśnie też przegrywamy spotkania, bo przeciwnicy mają sporo czasu na to, żeby albo skontrować, albo ustawić blok. Nie wiem, z czego to wynika tak naprawdę. Myślę, że tutaj bardziej sprawdziłby się Rafał w roli eksperta. Ja tylko zauważam problem i myślę, że to jest taki czynnik tego, że przegrywamy. Możecie się w komentarzu zgodzić, oczywiście i nie, ale myślę, że się zgodzicie. No i to, co mówiłem na początku, albo gdzieś tam w środku, że ta przegrana z Francją, druga już z rzędu w ten weekend, pokazała, że Polska chyba będzie żegnać się z Ligą Światową, bo szanse są już tylko matematyczne. Myślę, że tylko matematyczne, bo mamy, jeżeli się nie mylę, w tej chwili tylko 3 punkty na swoim koncie po 4 rozegranych spotkaniach. To jest bardzo mało. Przypomnijmy, że kibice w Polsce liczyli na pewno na awans dalej, a już na pewno myśleli o medalu. Rozczarowanie na pewno będzie, ale pamiętajmy, że jeszcze są w tym roku Mistrzostwa Europy, więc jeżeli dobrze mówię, jeżeli nie przekręciłem niczego, Mistrzostwa Europy, więc myślę, że tutaj się na pewno zrehabilitujemy. Trochę martwi mnie tak naprawdę to,
ta pasywność Andrea Anastasiego i myślę, że to największy minus dla niego. No ale to już moje prywatne odczucia. Oczywiście komentujcie ten odcinek, on jest taki troszeczkę niestandardowy. Łapkujcie, subskrybujcie nasz kanał, odwiedzajcie nasz fanpage, bo pewnie jeszcze dzisiaj długo tam dyskusja na temat tego spotkania będzie trwać. Zaglądajcie do mnie na Twitter, zaglądajcie na Twittera Rafała, w opisie wszystko jest wylistowane. No i piszcie do nas maile. No i czekamy na kolejne spotkania Polaków w Lidze Światowej. A na koniec jeszcze wiem co powiedzieć, przypomniało mi się właśnie w tej chwili. Gapet, niesamowity zawodnik i warto powiedzieć, że on nie atakuje, to jest warte. On, właśnie, takie niecenzuralne słowo padło z moich ust. No i tyle, dziękuję Wam za ten odcinek Strefy Kibica. Troszeczkę się rozjechałem. Zapraszam już we wtorek na kolejny odcinek. Komentujcie, pamiętajcie, i doceniajcie to, że pojechałem bez cięć, więc najprawdopodobniej ten odcinek ujrzycie w wersji surowej. Do usłyszenia, cześć.